Witam Państwa. Po raz pierwszy pod wodzą nowego trenera Wojciecha Łazarka piłkarska reprezentacja Polski rozegrała mecz międzypaństwowy. Dziś w Bydgoszczy przeciwnikiem biało-czerwonych była reprezentacja Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Mecz rozpoczął się od ataku z drużyny polskiej. W 30 minucie sędzia podyktował rzut karny za faul na Tadeuszu Świątku. Ryszard Tarasiewicz pewnie zamienił 11 na bramkę. Po zmianie stron zdecydowanie ożywili się goście. W 59 minucie Kim Pung-il wyrównał pięknym strzałem głową. 9 minut później Park Wang-chol jeszcze ładniejszym strzałem z rzutu wolnego uzyskał prowadzenie dla Koreańczyków. Oto ta sytuacja. Po tej bramce inicjatywę przejęli Polacy, czego efektem była bramka zdobyta przez Jana Karasia w ostatniej minucie meczu. Tak więc Polska zremisowała z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną 2-2.